Dzień dobry, dzień dobry, witajcie, witajcie. Pani Majko, ostatnio w mediach były informacje, że źle się pani czuła, że jakieś tam problemy zdrowotne, jak jest teraz? No były, bo to jest chyba oczywiste, że mamy do czynienia z epidemią COVID-u, tylko że ja nie wiedziałam o tym, że mam COVID, w związku z czym wyciskałam z siebie wszystko, co mogę i nagle się okazało, że nie mam siły. Nie mam siły i jednak muszę odchorować. No ale to już za panią wszystko jest w porządku? Ma pani siłę? Tak, nie przyniosłam tylko testu, żeby ci udowodnić. Że ja wierzę. Ale wysłałam Michałowi i wtedy wróciłam na treningi. W związku z tym, że mieliśmy trochę obsuwy czasowej, to musieliśmy te treningi zdwoić. No. Dokładnie. To jak jesteśmy tu przy tematach takich zdrowotnych, lekarskich, to każda gwiazda przed startem edycji musi przejść te badania lekarskie. Co ty, Michał, o tym sądzisz jako trener? No myślę, że to jest w porządku, ponieważ daje nam to dowód na to, że gwiazda jest zdolna do takiego mocnego wysiłku, jakim jest program taneczny. I daje nam to też możliwość robienia fajnych choreografii i tworzenia coraz to trudniejszych rzeczy. Jeszcze nie ma kontuzji. Pani Majka przeszła, to była tylko standardowa, rutynowa sprawa? Tak, tak. No ja mam sprawdzian całe życie właściwie. I codziennie. I codziennie na wysiłek, na treningu. W weekendy, kiedy gram koncerty dla wielotysięcznej publiczności, już sama nie wiem, co jest trudniejsze, ale jednak treningi chyba taneczne. I powiem wam tak, że jutro jadę na koncert, i mówię, o Jezu, nareszcie jadę na koncert, odpocznę. Michał, a jak ty w ogóle oceniasz koordynację ruchową pani Majki jako trener? Słuchaj, ja jestem naprawdę zachwycony postępami Majki. Nie, naprawdę, tutaj już bez kokieterii. Naprawdę nie spodziewałem się, że Majka jest tak przygotowana fizycznie, ruchowo. Wcześniej mi też powiedziała, że chodzi na siłownię, na treningi obwodowe. No już nie chodzę, bo nie mam czasu. Ale chodziła pani. Czyli te przygotowanie nastąpiło. Natomiast koordynacja i w ogóle przygotowanie twoje do tego programu jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, więc ja się cieszę. Całe życie przygotowywałam. Ja się cieszę, tak, tyle lat. Ja się cieszę, bo mogę tworzyć fantastyczne rzeczy z Majką i to już wkrótce zobaczymy w pierwszym odcinku. A co ty, Michał, w ogóle sądzisz o takich głosach, że wiek pani Majki to przeszkoda i wy nie możecie tu szaleć? Jak byś to skomentował? Wydaje mi się, że to jest bzdura. Po prostu wiek czy PESEL to tylko chyba stan umysłu, a tutaj Majka nam zaprezentuje, że w każdym wieku można tańczyć. Ja od dawna o tym mówiłem, nie ma znaczenia, czy się tańczy z kobietą, czy też z mężczyzną, więc znowu przełamujemy pewne bariery. To jest, ja nawiążę do tego twojego pytania, to jest tak zwany ageism, tak? Tak to się wymawia? Wiesz, tak, to się tak. Mówi? No. Czyli dyskryminacja starszych osób w życiu publicznym, tak? I te komentarze na mój temat, że jestem za stara, to tak samo jakby powiedzieć, nie wiem, lekarzowi, że jest za stary, żeby wykonywać na przykład skomplikowane operacje, ale dopóki mu się ręce nie trzęsą i wie, co robi, to raczej ta jego wiedza, doświadczenie jest bardzo przydatne. Dojrzały wiek ma coś innego do zaoferowania, właśnie to doświadczenie, dystans do pewnych spraw. To, że my się cały czas śmiejemy, żartujemy z tego, z tych samych rzeczy. Młodzi ludzie są spięci na sukces, wiesz, i mają cel i idą do niego prosto. A ja już wiem, że trzeba się bawić oprócz tego, że się pracuje nad czymś, to oprócz tego trzeba sobie dać trochę wolności i takiego mrugnięcia oka. I to jest też mrugnięcie oka, ten mój występ w Tańcu z Gwiazdami. Michał jest 2 razy ode mnie młodszy, więc te pierwsze jakieś takie próby złapania nas gdzieś tam z ukrycia, to są po prostu żałosne. Ale komentuje pani plotki o romansie? No jaki romans? Powiedziała pani, że chcieli was złapać z ukrycia. Ale wiecie co? To jest bardzo śmieszne, bo ktoś mi przysłał właśnie link do jakiegoś artykułu, że ja wpadłam po uszy i całuję Michała po rękach. I dzwoni moja menadżerka, mówi, Majka, powiedz, że to nieprawda, całowałaś Michała po rękach. Ja mówię, nie pamiętam, ale potem patrzę na zdjęciu, rzeczywiście. I przychodzę na trening i mówię, Michał, czy ja cię
całowałam po rękach. On mówi, wiesz co, bo ty opowiadasz. No właśnie, tak to było, jestem tak cała było. Ja. Ja opowiadałam Michałowi o tym, jak moja wnuczka mnie kocha i całuje mnie tak. po rękach. Potwierdzam. A ja po prostu Michałku, zawsze muszę pokazać, tak. jak opowiadam o czymś, tak. bo ja jestem taka emocjonalna, że jak pokazuję, że ktoś mnie całuje, to pokazuje. No, okej, okay, bardzo dobrze, że to zdementowaliśmy. Nie ma już plotek o romansie, nie ma tu żadnego romansu. Wróćmy no, do ale tematu. Ale nie trzeba całować po rękach. Wystarczy, że Michał wrzuca story w nocy, przed północą. I mówimy, no ostatni taniec przed północą, no, ćwiczymy. Tak. No to jest normalne, pani Majko, to jest normalne. Chodźmy do kolejnego pytania. Tak. Tu mówiła pani o tej dyskryminacji. Co chce pani udowodnić swoim udziałem w tym programie? Chcę udowodnić, że mamy prawo, my kobiety dojrzałe, mamy prawo korzystać z takich samych rzeczy, czyli z udziału w fajnych programach, gdzie uwaga, no to nie jest, my nie walczymy o medal dla Polski, my walczymy o swoje zdrowie, o swój fit, o swój umysł, o stan umysłu, o zabawę, o to, żeby być fit, żeby jeszcze przeżyć coś fascynującego. I to jest moja odpowiedź na te wszystkie, nie chcę użyć głupie komentarze. Głupie komentarze, że się zaraz rozsypie, że sobie coś złamie, no może sobie coś złamie, ale może nie akurat w tym programie. Każdemu może się coś przytrafić. Czyli pani chce pokazać, że działajcie, róbcie, nie patrzcie na wiek. Oczywiście, że tak. Bardzo dużo kobiet mnie wspiera i pisze, że już wygrałam ten program, ponieważ no daje właśnie świadectwo temu, że na nic nie jest za późno i że możemy z siebie jeszcze wycisnąć tak maksimum przyjemności w życiu. I na takie zabawy nie jest za późno. Dziewczyny, nie wiem, no, czytam różne historie, które bardzo budują mnie. Jeśli na przykład jakaś pani 99-letnia na Instagramie pokazuje, że jeszcze gra w tenisa, no i co? Pięknie. Wiadomo, że ten tenis nie jest taki, wiesz, sprężysty jak u Igi Świątek, ale ostatnio było tak, że Michał mnie zapytał, Majka, a czy ty podniesiesz nogę na 90 stopni w prostym kącie? Ja mówię, nie wiem, to spróbuj. No i podniosłam. On mówi, no widzisz. Ja mówię, Jezu, nie wiedziałam, że mogę. Sama siebie zaskakuje. Tak, i potem przyszła nasza koleżanka z innej pary i mówimy, dobra, zatańczymy dla was troszeczkę. I Olga mówi, Majka, ja nie wiedziałam, że ty tak nogę możesz podnieść. Ja mówię, Olga, ja też nie wiedziałam, uwierz mi. Więc to są... No kto mi to da? No to są przyjemności, których w życiu bym nie przeżyła, siedząc na kanapie. Czyli to jest tak, że ludzie, którzy spisują na stratę panią Majkę, mogą się mocno zdziwić, Michał? Wiesz co, ja nie chciałbym dużo spoileryzować, ale tak, myślę, że Majka tutaj nam pokaże wiele w tym programie i też będzie piękną inspiracją, myślę, o tym wszystkim. No właśnie, wspinając tak, w klamrę tak, to, co Majka pięknie powiedziała, to będzie to chyba inspiracja dla ludzi, którzy myślą, że już nic ich fajnego nie czeka w życiu, a jednak można. I tutaj Majka będzie takim pięknym potwierdzeniem tego. No i pięknie. Pani Majko, ważnym elementem programu są stroje. Jakie stroje będzie pani chciała mieć? Bo na przykład niektóre uczestniczki nie chcą być za bardzo odkryte na górze, niektóre nie chcą być odkryte na dole. A jak to u pani? Niektóre nie chcą być kolorowe, bo się najlepiej czują w czerni. Bo tak, czarne, jak u pani? Czarne wyszczupla. Ja chcę być kolorowa, bo ja taka jestem. Ja to powiedziałam od razu Michałowi na pierwszym spotkaniu. Michał, ja nie chcę być w długiej sukni, nie zaczynajmy od jakichś takich standardowych ram, tylko w pierwszym odcinku trzeba pokazać to, kim jestem i kim jesteśmy jako para. To prawda. Jaką mamy energię wspólną. Michał, no, ja trafiłam chyba, po prostu lepiej nie mogłam trafić, bo Michał jest wulkanem energii. Rozśmiesza mnie, ja jego, wygłupiamy się non-stop, robimy sobie prezenty. No to wiem, ale do tych strojów, pani Majko, no do tych strojów. No do strojów, do nie strojów. Na temat. No i ja mówię, Michał, ja muszę mieć frędzle, nóżki. Michał mówi, ty masz najlepsze, ty masz nogi tancerki. Tak. Więc trzeba je pokazać i tak samo ustala choreografię, żebym ja dobrze wyglądała, co jest cudowne, a nie to, żeby on się popisał, że on umie to i to i nauczył mnie tego, tylko że to musi być, no, to musi być zgodne ze mną. Dokładnie. No a góra jak?
Dekolt czy nie dekolt? Jest taka, jaka jest i nic z tym nie zrobię. Okej, bardzo mi się to podoba, to chodźmy do tej pierwszej choreografii. Możemy zdradzić, co tańczycie. Nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie. Kasia Sielicka mówiła, że możemy zdradzić. Więc, no, więc zdradźmy, jak coś to wytniemy. Na pewno, zaraz potwierdzimy. My tańczymy latino. Wow, latino. Jest specjalistą w łacinie. No i jak pani Majka odnajduje się w latino? No słuchaj, no wiesz co, chciałbym niewiele zdradzać, ponieważ wydaje mi się, że to będzie fajne zaskoczenie dla widzów przede wszystkim, którzy właśnie czasami nie wierzą w Majki potencjał albo jeszcze tego nie widzą, jak to będzie wyglądało, więc ja to nie mają wyobraźni, wiesz? No ale no. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że naprawdę Majka świetnie sobie radzi, świetnie się odnajduje właśnie na parkiecie, jest bardzo muzykalna, bardzo dobrze słyszy muzykę, bardzo dobrze zapamiętuje choreografię i to też jest kluczem tego, żebym ja mógł tworzyć fajne choreografie i chyba taką stworzyliśmy, więc myślę, no, że... chyba tak. Czyli ale... nie ma żadnych problemów związanych z latino? No wiesz co, no, masz jakieś problemy? No znaczy są problemy techniczne, tak? Zwłaszcza jak się przyspiesza tempo, zaczynamy od wolnych ćwiczeń, potem Michał podkręca tempo, myśli, że ja nie słyszę, a tu jest coraz szybciej, a ja to czuję w nogach, że jak jest szybsze tempo, to mniej precyzyjnie wykonuję pewne rzeczy, do tego stopnia, że mi się to śni po nocach. Mi się śnią całe sekwencje kroków i błędy, które zrobiłam, bo ja wiem dokładnie, gdzie się pomyliłam, co zrobiłam nie tak. To już tak. Z mojej tylko perspektywy mogę tylko też powiedzieć i doświadczenia, że ja nie widzę różnicy pomiędzy tym, jak uczyłem inne gwiazdy, a jak uczę Majkę. Tu nie ma to, że Majka jest nieco starsza, to znaczy, że wolniej się uczy, czy pewnych elementów nie potrafi zrobić, czy jakby nie szufladkujmy, bo tak nie będzie. To już tak kończę z naszą rozmowę. Pani Majko, co pani sądzi o tym, że to młode pokolenie bardzo często korzysta z playbacku na koncertach? Jak pani to ocenia jako ta stara szkoła, która zawsze na żywo śpiewa? No nie no, ty mówisz o czym? No nieważne. Nie... Ogólnie o tym, że młode pokolenie często korzysta z playbacku na koncertach. Często, dlatego że nie ma przygotowania technicznego, nie jest wychowane na ciężkiej pracy. Ja mówię z perspektywy właśnie pokolenia, które w ogóle nie wiedziały, że jest, nie wiedziały, że można poprawiać w studio cokolwiek, że można mieć autotune, że można wyczyścić fałsze, skrócić oddechy. Jak my wchodziliśmy do studia, było wszystko jeden do jednego. Nie dało się tam oszukać. No tak, jak pani na to patrzy, barwę. Że oni więc, sobie tak ten, na koncertach playback leci? No, to jest pójście na łatwiznę, ale to dlatego, że gdyby śpiewali na żywo, to by się okazało, że nie potrafią śpiewać na żywo, bo za dobrze nie słyszą. Często to są ludzie, influencerzy, którzy sobie nagle wymyślają, że nagrają płytę albo piosenkę. W studiu jest wszystko preparowane, a jak wychodzi na żywo, się okazuje, że ani głosu, ani słuchu, ani poczucia rytmu, a popularność jest, więc nie można się obnażać, więc lepiej puścić playback. No dobra, a co pani sądzi o tym, że influencerzy, którzy nie mają talentu, wchodzą w muzykę? Nie podoba mi się to, no bo nie podoba mi się to, bo wiem, że to jest kłamstwo, że to jest oszukiwanie. To znaczy, jeśli influencer jest mega zdolny, mówię tak ogólnie influencer, nie wiem nawet, czy to jest dobre określenie, ktokolwiek, tak? Ktokolwiek, ale dlaczego? Bo może kiedyś by nie mógł, bo kiedyś by musiał przyjść do redakcji nagrań albo do firmy fonograficznej, przynieść swoje demo i by usłyszał opinię. Nie, dziękujemy, do widzenia. A on dzisiaj, ten ktoś, mówię on czy ona, ma narzędzia, żeby sobie wyprodukować piosenkę, wyczyścić ją, podkręcić. Ma pieniądze na to, więc najlepsi ludzie mu robią, wyprodukują piosenkę, potem nakręca teledysk i ma miliony odsłon. A chciałaby pani, żeby stare sito wróciło, które było kiedyś i nie, było bardzo ostre? Nie, nie, życie idzie do przodu, nie ma co. Nie ma co narzekać, ale skoro pytasz, co ja o tym myślę, to ja myślę to, no bo wiem, że to jest pewne oszustwo. My na przykład nie będziemy oszukiwać w tańcu, bo to od razu widać, czy postawię nogę do... No nie da się, prawda? No nie da się. I właśnie to jest, nie... I to jest ta taka niesprawiedliwość losu, że akurat w mojej branży, tam gdzie ja się czuję dobrze od 45 lat, to akurat w mojej branży tych oszustw jest bardzo dużo i są możliwe. To, a w tańcu na przykład nie, ani na mecie. Jak jesteś pierwszy na mecie, w sprincie, to jesteś. To widać gołym okiem. To ostatnie pytanie, czy pani zdaniem najpopularniejsi to najzdolniejsi? Nie.
Absolutnie nie, ale nigdy tak nie było. Okej, okay. No i to postawmy kropkę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.